bawisz? Tak, naturalnie. Czy pan prezes skończy już poranne gazety? Nie, jeszcze czytam. To nie przeszkadza mi jeszcze. Prezes, jak była dusiciel, nie lubi, jak mu się przeszkadza, gdy połka poranne gazety. Więc to tutaj ten wasz klub kawalerów? Tak, w tamtym pokoju. Właściciel oddał go nam na wyłączność jako stałym klientom. Właśnie jeden z naszych członków obchodził jubileusz 25-lecia stołowania się w tej restauracji. Wyobrażasz sobie, 25 lat i nie dostał jeszcze kataru żołądka. Jaka to jest reklama dla zakładu? Mamy tutaj najszybszą obsługę. Najlepsze potrawy, najniższe ceny. Spójrz, jakie piękne kwiaty idą na stół. Ale powiedz mi, dlaczego ty chciałeś tam do naszego klubu? Słyszałem, że miałeś się żenić. Rodzice moi życzyli sobie tego bardzo. Matka panny także była za mną. Ale pana skaprysiła i dała kosza. A jakiś podała powód? Żadnego. Nie chce i basta. Choć wiedziała, jak ją kochałem. I ty ją właśnie popsułeś. Więc sądzisz, że gdyby był mniej dobry... Widzę, że już zaczyna się wahać, brat. O nie. Co on postanowił? Dotrzymał święcie i przysięgam ci. Tylko proszę cię nie przysięgać. Nasz klub nie znosi żadnych przysiąg, żadnych ślubów, żadnych zobowiązań. No a jak któremu przyjdzie ochota sprzeniewierzyć się i ożenić? Wtedy takiemu dajemy krzyżyk na drogę. Wyrażamy gremialnie naszą kondolencję. No przecież gdybym się ożenił, musiałbym się zapracowywać jak ostatnie bydle. Albo tonąć w długach. Ba! A weź teraz choroby! No ale przecież nie każda żona musi być chora. To wyjątki. No które stały się regułą? Pokaż mi dziś zdrową kobietę mężatkę. Ze świecą trzeba takiej szukać. Bo wychowanie, zamiast rozwinąć w niej siły fizyczne i umysłowe, oddaje społeczeństwu kalekę, która dla męża jest tylko utrapieniem i ciężarem. Toż to jawne akt oskarżenia kobiecego rodu. Tak, no. Zeszłego roku wydałem w mojej broszurze pod tytułem Dlaczego się nie żenimy. Wszystkie matki, ciotki, opiekunki panin na wydaniu podniosły przeciwko mnie krzyk oburzenia. Nic sobie z tego nie robię. Bo ja mam moralne przekonanie, że ja napisałem prawdę. Mamy tutaj taki typ skruszonego grzesznika. Biedaczysko. Zapoznał się zeszłego roku z jakąś warszawianką, no i ożenił się. Po kilku miesiącach wrócił na nasze łono jak syn marnotrawny. I wy przyjęliście go do waszego klubu? Tak. Żonatego? Tak, jako odstraszający przykład. O! Otóż i on! Przedstawił ci naszego nowego członka klubu, pan Władysław Topolnicki wstępuje do naszego klubu. Ha! Pozwól pan pomyślować sobie, że tak w porę przyszła ci ta zbawienna myśl do głowy. Małżeństwo, panie, to loteria, nie może być inaczej. Co ja, panie, przeszedłem przez te kilka miesięcy, to niech ręka boska broni. Pierwsza nasza kłótnia rozpoczęła się o lampkę nocną. O lampkę? Co ja chcę zgasić lampkę, korzystając z tego, że ona zasypia, to ona zaraz się budzi i na nowo zapala. I tak przez całą noc. Ja gaszę, ona zapala. Ja gaszę, ona zapala. Ale przecież był sposób zaradzenia temu. Tak, przenieść łóżko do drugiego pokoju, prawda? Tak, też zrobiłem, ale cóż, moja teściowa, bo na dobitek wszystkiego raczy pan wiedzieć, miałem teściową i to u siebie w domu. Zaczęła buntować moją żonę przeciwko mnie. To było pierwsze wypowiedzenie wojny. Następna nasza kłótnia rozpoczęła się o obiad. Ja przyzwyczajony jestem jeść korzennie, wieprzno, nie? Moja żona żadnych przypraw nie używała. Ja lubię bepsztyki po angielsku. Ona podawała mi tak wysuszone, jak podeszła, że zęby można było sobie połamać. Ja nie cierpię sosu. Ona chciała, żeby sznycer pływał w sosie. Ja chciałem jarzyn, ona mnie kaszami karmiła. Ja chciałem sol, ona bez soli. I tak na każdym kroku trzeba było walczyć. Bo moja żona nigdy z niczym ze mną zgodzić się nie chciała. Nawet chodzenie. Jak to? No bo tak, gdy ja chodzę, o tak. Jak każdy normalny człowiek chodzić powinien. Moja żona na złość mnie robiła o takimi kroczkami. I tak, panie, 2 lata było tej męczarni. Halo, jak to 2 lata? Mówiłeś, że rok byli się ze sobą. No tak, ale wiesz przecież, że podczas wojny... Lata liczą się podwójnie. No i nareszcie miałem tego wszystkiego za wiele i rozeszliśmy się ze sobą.
I to o zapałki. O zapałki? Tu nie ma śmiechu. Musi pan wiedzieć, że ja lubię porządek, żeby wszystko było poukładane. Tymczasem, kiedy się ożeniłem, moja żona do tego się nie dostosowała. Nie wiem, że przy porannym sprzątaniu pomieszały mi wszystko na biurku jak grot z kapustą, zawsze gdzieś podziewały moje zapałki. I chociażbym 10 paczek kupił, to po kilku dniach nie ma ani jednej zapałki. Prosiłem, upominałem, błagałem. No nic nie pomagało jak na złość. No przecież to człowieka może do wściekłości doprowadzić, prawda? No, oczywiście, że mogło. I rozeszliśmy się na dobre. Jak to? Rozwód? No, formalnie rozwodu nie było. Zostawiłem jej takie oświadczenie na piśmie, że nie roszczę do niej żadnych praw ani pretensji. No i odtąd jestem wolny jak. No, wróciłem do naszego klubu. I teraz całymi dniami zapamiętale grafista. Wolę to, niż bezika z moją teściową, którą miałam po uszy. Pierwsza, nieśmiałosty tutaj, nazywany go wstydliwym, bo okropnie nieśmiały do kobiet. Czerwieni się jak panienka. Pan Władysław Topolnicki, proszę. Bardzo mi miło. Właśnie cię tu obgadujemy, opowiadam jakiś siebie tchórz do kobiet, jak się ich boisz. Właściwie bać to się nie boję, tylko nie mam śmiałości do nich. Z brzydkimi to mi jeszcze idzie jako tako, ale gdy zobaczę przed sobą piękną kobietę, to zdech jest, a nie rusz. Od razu mi się język plącze i po prostu głupieje. Ile bym dał, żebym potrafił tak jak wy, bez ceremonii zbliżyć się do panny. A boś może pan nigdy nie próbował? No, owszem, próbowałem. Zacząłem nawet brać lekcje tańca, żeby nabrać śmiałości do kobiet. Ale gdzie tam? Wszystko na darmo. Samemu to mi jeszcze idzie jako tako, ale z panną, a nie rusz. Od razu krew mi do głowy uderzyła, w oczach mi się zaćmiło. I zamiast wziąć pannę w pół, jak należy, pomyliłem się i objąłem ją za szyję. O. Całkiem bezwiednie, jak pana szanuję. I co się stało? Nic. Panna w krzyk poleciała do matki poskarżyć się. Matka do tancmistrza, a tancmistrz nazwał mnie Don Juanem i zakazał prywać u siebie. Wynajmowałem mieszkanie u pewnej wdowy, która miała córkę. I ładna? Dali Bóg. Nie mógłbym powiedzieć na pewno, ponieważ nie miałem śmiałości, żeby spojrzeć jej prosto w twarz. Powiem tylko, że miała trzewiczki sznurowane bardzo zgrabnie i pachniała nadzwyczaj przyjemnymi perfumami. Tudzież oryginalny sposób poznawania panie nosem. Więc cóż ta panna? Napisała mi bardzo grzeczny bilecik, także perfumowany, i że jej się podobałem, że chciałaby zawrzeć ze mną znajomość. I naznaczyła mi schadzkę wieczorem w ogródku za domem. Śliczna panna, nie ma co! Powiadam wam, byłem w ogromnym kłopocie, co robić. Nie pójść wydawało mi się ogromną przesadą, a pójść nie miałem odwagi. Na samą myśl, że muszę zostać z panną sam na sam, mówić z nią, gorąco mi się zrobiło. No i cóż zrobiłeś? Pomyślałem sobie, niech się dzieje, co chce. Pójdę. Przeczytałem parę scen miłosnych z Romea i Julii. Wyuczyłem się co czulszych frazesów na pamięć i deklamowałem wszystko przed stolikiem, który miał niby pannę wyobrażać. Szło mi bardzo dobrze, ale wieczorem, kiedy panna się zjawiła, ani B, ani M. Matka się zjawiła, panna w nogi, baba mnie zburczała, nazwała człowiekiem niemoralnym i wypowiedziała mi mieszkanie. Dziękuj Bogu, że tak ci się poszczęściło. Opatrzność pewnie nad tobą czuwała. Ta. Żeś się do tej pory nie dostał pod pantofel. Ta. Ja? Pod pantofel? O, to mnie nie znasz, kochany. Bo ja choć niby nie śmiały, to jak już raz będę mężem, to będę takim mężem, że o! Bądź panem domu, warniacze do drzwi. O, ty Liński! Ten to dopiero matr płci pięknej. Dobrze. Cytliwości. Wiecznie zakochany. I mimo to należy do waszego klubu? No dlaczegoż by nie? Dzień dobry. Moje uszanowanie. Kocha się, ale się nie żeni. Witam. Przedstawiam ci mojego przyjaciela, pana Władysława Topolnicki. Moje uszanowanie. Antosiu. Tak, proszę. Nie było tu jakiej damy w stolepko podróżno? Nie, proszę pana. Jakaś nowa znajomość? Zgadłem. Że też tobie nie sprzykrzyły się kobiety. Mój kochany. Kobiety są jak szampan. Im więcej się go pije, tym bardziej pić by się chciało. Tę młodą damę, o którą pytałem Antosia, rozchrupałbym do ostatniej kosteczki. Taka piękna bestyjka, nóżka, rączka, wszystko jak utoczone. Gdyby twoja żona chociaż w połowie była taką, to na pewno byś się nie rozwiódł. A gdzie żeś ty znalazł to cudo? W pociągu. Właśnie wracałem sobie z Warszawy. Wchodzę do wagonu, patrzę, kobieta, młoda, przystojna, elegancka i do tego samotna.
A wiecie, że jak ja znajdę się sam na sam z kobietą i do tego piękną, to ja nie jestem panem siebie. Natychmiast zawarłem z nią znajomość i ofiarowałem się jako sługa uniżony. Co, przyjęła twoje usługi? Z najwyższą chęcią. Zaraz na pierwszej stacji poprosiła mnie o gazetę. Przyniosłem. Na następnej poprosiła mnie o szklankę wody. Przyniosłem. Następnie dała mi kluczyki, żebym coś dostał jej z walizki. Dostałem. Czyli używała cię za pagasa. No ale z jakim wdziękiem, z jaką elegancją. A do tego jaka wesoła, piękna, rozumna. To tak dlatego cię kokietowała, chciała cię złowić na męża. Nie, to była wdówka. Musiał jej pierwszy mąż dać ci wyznaki. A twoją broszurę to umie prawie na pamięć. Jestem szczerze zachwycona. Powiedziała, że nigdy po raz drugi nie wyszłaby za mąż. Tak? Pierwsza kobieta, która tak mówi. I pewnie ostatnia. Warto by poznać taką osobliwość. To znaczy, bo będzie tutaj. U nas? Tak. Tyle jej naopowiadałem o naszym klubie, o nas wszystkich. O tobie też. A o mnie? I o tobie, i o was wszystkich. Tyle jej nagadałem, że chciałaby koniecznie poznać nasz klub i jego statut. Zamierza coś podobnego założyć dla kobiet. Dzielna niewiasta. Kawę i herbatę proszę. Nie, no może herbatę i ciastko, a może kawę i ciastko. Tak, bardzo proszę, kawę i ciastko. O, Eleonora, moja jak kocha... miło. Co ty tutaj robisz? Jadę do Krynicy. Witam także. Naprawdę? No. O, to świetnie. Tu siedzisz? Tak, tu. Krzesło. To pojedziemy razem. I ciastko dla panienki. Oczywiście. Och, Marenia. Jaka dam panna na wydaniu. O, jaki tam ładny wazon. Widziałaś? Widziałaś, jak się naraz zerwała, jak tylko wspomniałaś o małżeństwie. A cóż to, moja droga, za wybiegi? No nie chcę o tym słyszeć. Naprawdę? Ależ moja kochana, dopóki się ktoś nie trafi. Ależ Elżbieto, któż się trafił? Młodzieniec przystojny, piękny, bogaty. Ale ty musisz go pamiętać. Syn państwa to Polnicki. Władysław? Tak. Ależ przecież Marynia bardzo go lubiła. Lubiła, lubiła, dopóki się nie oświadczył, teraz patrzeć na niego nie chce. Wiesz co, porozmawiam z nią i wybadam coś na rzeczy. No właśnie chciałam cię o to prosić. Oj, moja droga, może mi się akurat coś uda? Nawet nie wiesz, jak byłabym ci wdzięczna. Trudno. Ale opowiadaj, co u ciebie? Jak mąż? Ach, mąż. No bój się Boga. Chyba nie umarł. Nie. Rozstaliśmy się. Nieprawdopodobna. No wprawdzie nie znam. Nie wiem, o co poszło, ale jestem przekonana, że to była jego wina. Nie. Tak naprawdę to oboje żeśmy zawinili. Ale wiesz, wiem teraz, że naprawdę bardzo źle się stało. Dowiedziałam się, moja droga, że on tutaj jest i dlatego przyjechałam. Chcesz go przeprosić? No wiesz, ja? To on mnie powinien przeprosić. Ale ja mam na niego sposób. Ale zapomniałam ci powiedzieć, podróżuję inkognito pod panieńskim nazwiskiem jako wdowa. Dlaczego? Bo wiesz, wdowa to inaczej brzmi niż rozwódka. Maryniu, herbata. I co? Pamiętaj, nie zdradź mnie przed Marynią. I co? Pytałaś mam o wujcia? Prawda, zapomniałam. Czy pan Stobliniewski tutaj bywa? Tak, jest właśnie na obiedzie, w tamtej sali. To proszę mu powiedzieć, albo nie. Mamo! Wujcio! Wujciu! Maryniu! Co takiego? Już widział całość.
całować. Ale przecież ja zawsze wujcie całowałam. Pan nie weźmie jej tego za złe. Szanowna pani dobrodziejka. Proszę, niech pan siada. Patrz, patrz, to jest właśnie ta kobieta, o której wam tyle opowiadałem. Pozwól na chwilę. Ale która? No ta w tym oliwkowym kapeluszu. Chodź, przedstawię się. Nie, ja nie wiem, czy tak można obcesowo w tym ubraniu. Chodź, tak... nie bój się. O, pan Motyliński. Cóż za spotkanie, mój nieodzowny towarzysz podróży. Wiesz, pani, nie wiem doprawdy, czy zasłużyłem. O, zasłużyłeś, pan zasłużyłeś. Bez pana nie dałabym sobie rady. Ależ pani, każdy doprawdy na moim miejscu. O, nie każdy, nie każdy, nie każdy. Pan. Teraz mężczyźni są, mój drogi, bardzo wygodni. A pan zalicza się do tych wyjątków, do tych bardzo miłych wyjątków. Czego chcę? No miałeś mnie do tego. No. A, racja. Panie pozwoli, tak, że przedstawię. Pan Nieśmiałowski. O, to pan. Pan Motyliński mi tak wiele mówił o pańskiej nieśmiałości. No, ale ja bym mu tam wcale nie dowierzała. Musisz być pan bardzo niebezpieczny dla kobiet, by wyglądać mi bardziej na takiego wielkiego bałamuta. No niech się przedstaw, nie? Pani pozwoli, pan Wygodnicki nasz... O, nie musisz pan nic więcej mówić. Marzyłam o spotkaniu z autorem broszury, która zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. No, wie pani tego drobnostka. Oj, zawarłeś pan w niej tyle głębokich myśleń, tyle przemyśleń. Tyle pięknych słów. Każda kobieta powinna jej się uczyć na pamięć, jak katechizmu. Dzięki pani. Po jakiemu dziś ten obiad? I dlaczego odchodziliście od stołu? A bo tu jest taki magnes, co nas ciągnie. Moja wtórka. Obejdzie. Chodź, przedstawię się. Obejdzie się. A co, widziałeś ją? Bardzo miła kobieta. No patrzcie, teraz tego wzięło. A jaka łatwa, jaka przystępna. Powiadam ci, tak mi dobrze szła z nią rozmowa, jakby nigdy nic. Wyobraź sobie, nazwała mnie niebezpiecznym dla kobiet. A ten głupiec w to uwierzył. Co mówisz? Muszę z nią jeszcze porozmawiać, skoro mi tak dobrze idzie. Liczę. Co takiego? Czy to ta kobieta, z którą jechałeś koleją? Tak. Mówię ci, co to była za podróż sam na sam z tą kobietą. Feliksie, proszę cię, przedstaw mnie tej pani. A, widzisz, mówiłem ci, że ona ma w sobie coś takiego, że... Dobra, nie gadaj tyle, tylko prowadź. Pani pozwoli, pan Piorunowicz. Bardzo mi przyjemnie. Jest zawzięty nieprzyjaciel małżeństwa. O! I kobiet! Ach, ucieknę, żebym nie musiała panu robić przykrości. Jaka miła, jaka ładna! Pomariowany, idź do diabła! A jemu co się stało? Jeszcze go takim złym nie widziałem. A, pewnie mu o to chodzi, że to mnie nazwała niebezpiecznym dla kobiet, nie jego. No cóż, kobiety mają swoje gusta. Przepraszamy. Miał wujcio przyjechać do nas poprzedniego roku i nie przyjechał. Ślicznie. No nie mogłem, złoto moje, no jak cię kocham, no nie mogłem naprawdę. A ja wujciowi przygotowałam taki śliczny pokoik. Tak? Nawet kazałam przenieść najlepsze meble. Ty. Za to teraz za karę pojedzie wujcio z nami do Krynicy. Tak, bo ty myślisz, że ja mam tyle czasu, co ty. No ale cóż wujciowi szkodzi? No jakże, co no dziecko, no ja mam sprawy do załatwienia, No wujciu. No interesy. Pojedzie wujcio, będziemy razem urządzać wycieczki, bawić się, rozmawiać. No niechże wujaszek jedzie, ja bardzo proszę. No nie wiem, no może? Ja nie chcę może, ja chcę na pewno. Jestem tutaj prezesem, no ja nie mogę od tak, no muszę sobie wyrobić jakieś alibi. Ale słowo? No słowo. Pamiętaj wujcio, bo ja mam w tym taki interes, taki planik. Jak mi się uda, to będę bardzo szczęśliwa. Tak? A co to takiego? Tego nie dowie się wujcio teraz, ale aż w Krynicy. Ty, rozciekawiłaś mnie, ty. Maryniu,
Pan Władysław ci się kłania, nie widzisz? Owszem, widziałam i kłaniałam się już. Chodźmy, wujaszku, bo my mamy tutaj z wujciem bardzo ważny interes. Ale nie nudź, że wujcia. O, przepraszam, wujcio się wcale ze mną nie nudzi, prawda? Co? Nie, no skąd? Absolutnie się nie nudzę. A co tam jest? Dzieca? Tam złoto moje jest. To bardzo ciekawe. Chodźmy tam. No Marynie, no ale no, nie wiem, czy to tak wypada odłączać się od towarzystwa. No co ci, wujciu, szkodzi? Wyglądasz, pan, jakbyś stracił wszelką nadzieję. Bo tak jest rzeczywiście. A mnie się wydaje, że jeszcze nic straconego. Przyjdź, pan, do kolnicy. Marynio, pozwól na chwilę, przepraszam. Czy to jest ten sam Władzio, z którym jako dziecko bawiłaś się w Sokolówce? Tak, ten sam. Wiesz, niczego z niego przystojny chłopak się zrobił. On przystojny? Nie zazdroszczę ci gustu. Och, ty mała hipokrytko, ty. O kim? Czy też o czym? Czy wolno wiedzieć, o czym pani tak myślała? O tych chwilach spędzonych w pańskim towarzystwie. Czy pozwolisz pani przedłużyć tę chwilę i odwiedzić się w Krylicy? Ależ oczywiście, przecież nie mogę nikomu zabronić. Zatem pozwolisz pani? Tak, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Że przywieziesz mi ze sobą, o, tego tamtego przyjaciela kobiet. Na co pani potrzebny ten dzikus? Jego żona jest moją przyjaciółką. Kocham ją jak siebie samą. A, rozumiem. I chciałaby się z pani pogodzić. Tak, ale z pańską pomocą. No dobrze. A co otrzymam w zamian, jeśli to zrobię? Czeka pana niespodzianka, o jakiej pan nigdy nie marzyłeś. Przywiozę go żywego albo martwego. Ale pamiętaj pan, nie będziemy już mogli powiedzieć, że między nami nic nie było. No i jak to? Bo między nami jest pan Piorunowicz. Ach, tak, układ zawarty. Aż panie Motylnicki, ludzie patrzą. Maryniu, wspieraj się. Jak winiu, czy idziesz? Oczywiście tak. Ojej! A gdzie ja podziałam swoją parasolkę? Ja szukam. Pan też przyjedzie do Krynicy. Jeżeli pani pozwoli, to... Bardzo proszę, bardzo proszę. Ja mam, słyszę pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. I co? Śliczna, prześliczna. Zachwycająca, prawda? A nie mówiłem? Fenomenalna! Tak, prosiła mnie, żebym przyjechał. No w czerwcu się urodziłem. Pewnie, że w czerwcu, no przecież uwolniłeś się od niej, poszła sobie. Żałuj, że się jej nie poznał. Fenomenalna kobieta. Co? I tobie się w głowie przewróciło? Co? No ty, no nie dziwiłbym się Motylińskiemu, ale ty... No co, nie wolno mi oceniać piękna z pozycji obiektywnej? To powtarzam i zdania nie zmienię. Niezwykła kobieta. W czym wy widzicie tę niezwykłość? Elegantka, która myśli tylko o strojach. A, ciekawe, kto się ma stroić, jak nie taka elegancka kobieta. O, do tego uparta. A ty skąd to wiesz? Ja? Tak, tylko domyślam się, bo kobiety tego rodzaju zawsze bywają oparte. W ogóle co ja będę sobie strzępił język na próżno, jak i tak was nie przekonam. Lepiej porozmawiajmy o naszej uroczystości. Jakiej uroczystości? No przecież sam mówiłeś, że w przyszłym tygodniu przypada rocznica założenia naszego klubu i trzeba ją uczcić uroczyście. Tak, przyznaję.
Mówiłem, z tym, że ja nie będę mógł wziąć udziału, ponieważ zupełnie niespodziewanie muszę wyjechać do naszego banku w Lwowie. A ja mam termin sądowy w Tarnowie. Ja także ten... W interesach. Nie wiem, czy wiecie, panowie, ale moja ciotka bardzo poważnie zachorowała. Właśnie przed chwilą dostałem telegram i muszę do niej pojechać. Do widzenia. Ale pan przynajmniej zostawisz. Ja także wyjeżdżam. Pisał mi ojciec, że chce wyjechać do Wód, więc ja go muszę zastąpić w gospodarstwie. No cóż do studia, bo no wszyscy się rozjeżdżają, no przecież ja tu umrę z nudą. Ja ci dam sposób, żebyś nie umarł. I jedzenie. Do Tarnowa na co? Gdzie tam tak powiedziałem, dla zamydlenia oczu? Do Krynicy będziemy się tam pysznie bawić. Ty? Do Krynicy po co? To jest rendezvous. Ona mi tam dała rendezvous. Co za ona? No, moja wdówka. Powiedziała, że jak przyjadę, dostanę coś takiego, czego w życiu nie dostałem. I ty? No masz, jeszcze się pyta. Jedziesz? Jadę. No, będziemy się świetnie bawić. No to spocznij troszkę, Maryniu. A co, wujcie jest zmęczony? Ja nie. Skąd? A bo Jacek tak chodzi, że aż raz kosz do prawdy. Usiądzie tu wujcie ze mną? Pomoże mi wujaszek ułożyć bukiet? No chyba, że tylko dla tej. Proszę, to będzie dla wujcia. Nagrodę za dotrzymanie słowa i przyjazd tutaj. Nie wiem, wujcio, jaką mi tym radę sprawił. Nie wiem, co bym bez wujcia zrobiła. Jedynie wujcio dotrzymuje mi tu towarzystwa. Tak, bo na bezrybiu i rak ryba, co? Nie, zamiast starego wujcia wolałabyś mieć tu jakiegoś młodego chłopca. No, na przykład takiego pana Władysława. A skądże wujciowi Władysław przyszedł na myśl? No, tak sobie podałem za przykład. A nie. Ja nie wierzę. Pewnie już wujciowi mama coś mówiła, tak? Nie. Skarżyła się może, że ja nie jestem dla niego dość uprzejma. Spojrzy mi wujaszek w oczy. Widzi wujaszek? Tak mnie wujaszek kocha. I od razu wiedziałam, że go mama sprawka. Bo mama się uparła, żeby mnie koniecznie wydać do tego nieznośnego Władka. A cóż by w tym było złego? Ja go nie chcę za nic w świecie. No dlaczego? Podobno majętny. No właśnie dlatego nie chcę, żeby sobie nie myślał, że ja jego majątku potrzebuję. No, ale przystojny przecież. On przystojny? Już wujcia 100 razy przystojniejszy. No to już nie. Jak mamę kocham, bo wujcia jest wesoły, zabawny, a on nudny jak Lukrecja. No, wszyscy zakochani są nudni i sentymentalni. Ja wcale nie potrzebuję, żeby on się we mnie kochał. Ja go nie chcę. No, jeżeli tak, no to trudno. No. Ciężko sercu gwałtu zadawać. Spełniłem, o co mnie proszono. Teraz reszta już nie do mnie należy. Otóż tak, to lubię. No niechże wujaszka uściskam. Maryniu, bój się Boga. Co ty wyprawiasz? A jak ktoś zobaczy? A co w tym złego? Jadę przed całym światem, powtórzę, że ja wujaszka kocham. A jak mi się uda doprowadzić do skutku mój plan, to będę wujcia kochała jeszcze 100 razy więcej. Cóż ty sobie rozmyśliła? A nie domyśla się wujaszek? No nie wiem. Chciałabym, aby mi wolno było nazywać wujcia nie wujcio, tylko... Tylko ja? Domyśl się, wujaszku. Maryniu, panie Sobieniewski. Tutaj jesteśmy, mateczko. A gdzież to się państwo podzieli? A, to Marynia tak pędziła. A no tak, bo ja się muszę jeszcze przebrać na dzisiejszy wieczór. Ale po co, Maryniu? Przecież to ma być zabawa spacerowy w toaletach, a nie kreacja wieczorowy. Tak, no tylko panowie by taka. No tak, ale ja muszę cię przystroić jako tako, żeby się wujciowi podobać. No, ja też muszę się przebrać. To my pójdziemy razem. Zaraz tutaj przyjdę, pa! Coś ten obiecany Władzio jakoś się nie pokazuje. Przyjedzie, jestem tego pewna. A mówiłaś Maryni? Że wstąpi do klubu kawalerów? Mówiłam. I myślisz, że ją to zmartwiło? Dobra.
małżeństwa. O małżeństwie i o rodzinie. Bo propagowanie małżeństwa to teraz, muszą panie widzieć, moja największa pasja. Małżeństwo jako teraz największego szczęścia na ziemi. Mam, dzięki Bogu, drugiego męża, ale gdyby go szlak trafił, czego oczywiście nie życzę, to nie wiem, czy nie wyszłabym za mąż po raz trzeci. Naprawdę! Kobieta musi mieć oparcie. Czemuż tak stoisz? Przecież mówiłam, herbaty. Czystej? No chyba nie mętnej. Naprawdę, kobieta musi mieć oparcie w dobrym mężu. A jak zły? Moja droga pani, na złego są sposoby. A pani pewnie zamężna? Nie. Wdowa? Wdowa? Od kiedy? Już od 2 lat. Od 2 lat? Ależ to herezja! Ja pani znajdę męża! Mam nawet kandydata. O nie! Tak prędko? A czemuż się pani śmieje? No nie ma czego się śmiać! To człowiek młody, bardzo przystojny, a przy tym taki nieśmiały jak panienka, ale za to z pozycją profesor uniwersytetu. O, uboga wdowa. Lepszej partii pani nie znajdziesz. Skąd pani wie, że ona jest uboga? A moja droga, gdyby ona była bogata, to czy ci mężczyźni z Bereśnicy tak by długo pozwolili jej chodzić samej? Zaraz by się koło niej mnóstwo kręciło. Cóż za znakomity dar obserwacyjny. Wprawa, moja pani, wprawa. Witam. Pozwoli pani sobie przedstawić, pan Wygodnicki, literat. Dziudziulińska, Pelagia Dziudziulińska. Bardzo mi miło. Wygodnicki. Pan zapewne dla kuracji? Nie, proszę pani, przyjechałem tutaj, że się tak wyrażę z odczytem. Z odczytem o małżeństwie? O, brawo, brawo! Razem będziemy bronić naszej sprawy. Ale pan Wygodnicki jest zaciętym przeciwnikiem małżeństwa. Słucham? I do tego autorem broszury, zapewne z którą chciała się pani spotkać, dlaczego się nie żenimy, oraz założycielem klubu kawalerów. Co to za klub kawalerów? To taki klub, gdzie panowie chcą być wiecznymi kawalerami. I rząd na to pozwala? A cóż rząd miałby mieć przeciwko temu? O, gdybym ja była prawodawcą, to wszystkich tych, którzy nie chcą się żenić, do więzienia bym wtrącała. I ja o tym powiem w następną niedzielę w swoim odczycie. A ja w drugą niedzielę w kolejnym odczycie będę punkt po punkcie zbijał pani argumenty. A ja w trzecią niedzielę udowodnię, że pański odczyt jest najwymowniejszym dowodem na potrzebę małżeństwa. A to w jaki sposób? A to w taki, że gdyby pański ojciec i pańska matka mieli takie same poglądy na małżeństwo jak pan, to nie byłoby ani pana odczytu. Będziesz miał pan w Dziudziulińskiej zaciętą przeciwniczkę? Zaciętą być może, ale nieszkodliwą i nie niebezpieczną. No inna rzecz to, gdyby pani przyszła ochota podjęcia się podobnej misji, byłby w niemałym kłopocie. Dlaczego to? Aż pani przykład będzie. Jestem człowiekiem statecznym, któremu kobiety do tej pory były obojętne, aż tu nagle wykradam się z klubu jak student w tajemnicy przed innymi kawalerami i przybywam tutaj, żeby rozmawiać z kobietą, z panią. I od pierwszej chwili jestem pod wielkim wrażeniem uroku pani. I czuję, że w sercu moim zaszła jakaś dziwna zmiana. Mamusiu, ja już gotowa. I tak dobrze? Ślicznie, Maryniu. Córunia? Nie poznałaś jej pani? No, widzę, że ja jej muszę męża znaleźć. To ja pójdę poszukać wujcia. A jakiego wujcia? To pan Sobieniewski. Sobieniewski? Ale czy to nie jest ten Sobieniewski, który się w pani kochał? Ten sam, pani Pelagio. I on tu za panią przyjechał? Ależ pani Pelagio! Oj, nie zapieraj się pani, stara mi już nie zemieje! Pan Władysław, jak miło! Dziudziulińska, Pelagia Dziudziulińska. Topolnicki? Bardzo. Władysław Topolnicki. Bardzo.
panem Władysławem. Mamy sobie dużo do powiedzenia. O, wujcio! Jakże wujcio pięknie wygląda dzisiaj. Wujcio powinien zawsze tak chodzić. Wujcio mi tak do twarzy w balowym stroju. Ty! Pochlebnico moja, ty! Przepraszam, czy można pani prosić do pierwszego kadryla? Już tańczę. A do kotyliona? Także jestem już zamówiona. Aha. Bal się zaczyna. To ja z wujciem, dobrze? Służę ci, moje dziecko. Widziałaś pani? Nawet nie spojrzała na mnie. Kobiety nie muszą patrzeć, żeby widzieć. Wiem o tym, że zmierzyła pana od stóp do głowy. Żartuję pani. Chodźmy już, chodźmy tańczyć. Powiedziałem, więc jestem. No, nareszcie. Sam. On także tu jest, ale nie chciał przyjść na bal. No, przyjdź pan na salę. To mam panu dużo do powiedzenia, ale tymczasem... O, Wygodnicki, patrzcie państwo! A ty co tu robisz? Bo ja nie ukrywam. Przyjechałem wyłącznie za nim. A widziałaś, jak się ucieszyła na mój widok? Bal to mój żywioł! Panie tańcz! A dajże pani spokój! Chyba bym zwariowała w moim wieku, ale sala balowa to doskonałe miejsce na kojarzenie małżeństw! Tu nikogo nie ma! Pewnie wszyscy są na sali. Bo zapalać prędko lampy? Bufet tutaj urządziłem, bo na sali za mało miejsca. Panno Nino, trzeba jeszcze ciasta podokrajać. Tylko prędko, prędko, ja pani pomogę. To walczyk, aż święty łebce. Piękna muzyka. A może byśmy się tak puścili, pani? Dajże pan na spokój. Do roboty, nie mam czasu na figle. Jest niegodziwa. Jak ona wypiękniała przez ten miesiąc. Nic dziwnego, że oni za nią szaleją. Żeby chociaż zbrzydła, biegów dostała. Albo brodawek na nosie. A tu nic. Coraz piękniejsza. I on przy niej. Coś jej szepcze. Śmieją się. No, zwariować można normalnie. Piorunowicz. Piorunowicz, Piorunowicz, coś wielkiego. Coś ty taki zły. Bo nie rozumiem, co w tym nadzwyczajnego, żeś mnie zobaczył, skoro sam być to możesz. Ja to co innego. Ja tu umyślnie przyjechałem. Dla niej. Dla kogo? No dla niej, no. Dla tej ślicznej wdówki. I ten także. Ta kobieta ma chyba jakieś czary, że wam wszystkich głowę poprzewracała. Tak, ja o niczym innym myśleć nie mogę, tylko o niej. I cały czas powtarzam sobie jej słowa. Pan bałamut, pan niebezpieczny, ja się pana boję. Jak ona to powiedziała, to dalibóg byłbym ją za to zjadł. Mów dalej, przyjechałeś dla niej. Kiedy? Wczoraj jeszcze, ale umyślnie się jej nie pokazałem, żeby zrobić jej większą niespodziankę. Ona nie przypuszcza, że tu jestem. Tymczasem zjawię się przed nią i powiem, pani... Powiem, pani, czy mogę panią prosić do kadryla? Wezmę ją za rękę i ram tam Cały dzień wczoraj ćwiczyłem i przypominałem sobie, żeby się nie pomylić. Tylko z czwartą figurą dać sobie rady nie mogę. Powiedz mi, mój kochany, jak to idzie? Najpierw ja z moją panną Anna Wa, tak? Potem pannę zostawiam, no i do tego momentu pamiętam. Ale co było dalej? Idź do diabła, daj mi spokój. Pewnie nie umie kadryla, dlatego uciekł ze wstydem. No cóż, spytam się kogoś innego. No śmiało, Anna. O, Monika, sobie nie wstał. Wójcie, wujaszku, ma już damę do pierwszego kadryla? Tak. A to szkoda. A co ty, kochanie, jeszcze nie zaangażowana? No właśnie nie. No to ja ci zaraz znajdę jakiegoś dobrego tancerza. Wujaszku, niech będzie jaki chce, byle był. Naturalnie, oczywiście. Już.
Chodźcie państwo. No ty co tu robisz? Przyjechałem. O, pan! To masz pan damę do kadryla? No to klub kawalerów mamy w komplecie. Chodźcie. Przedstawię cię damę. Ale ja tu nie chciałem porozmawiać. No chodź, no. Będziesz posprzątany. A cóż tak nagle panu popsuło humor? A, bo mnie irytują ci intruzi, pozjeżdżali się tu nie wiadomo po co. Byłbyś zazdrosny panu takich. Masz pan damę do kadryla? Nie, nie, jeszcze nie. To chodź pan. Mariniu! Pan Władysław nie ma damy do kadryla. Ale ja już prosiłem pannę Marię. A ja powiedziałam już raz, że z panem tańczyć nie będę. Aha. Jestem zazdrosny o każdego, kto pozbawia mnie możliwości rozmowy z panią. Oj, drogi panie, jeszcze się nagadamy powoli. Pani w imię wdzięczności. Przepraszam bardzo, pani Jadwigo. Bardzo przepraszam. A gdzież ja podziałam swój wachlarz? Może zostaw w sali. Pójdę poszukać. Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. To może ja szybciej. Stój! Pani. Wachlarz po to. Chciałam z panem porozmawiać o Marynie. O nie, nie ma o czym. Jutro wyjeżdżam. Noż wie pan co? Chciałbyś mieć pan wszystko od razu? Siadaj pan. Trzeba się troszeczkę natrudzić. No to co mam robić? Co masz robić? Po prostu zakochać się we mnie. Pani! No, we mnie. No cóż to takiego? Chodzi o to, żebyś tę miłość pokazywał przed ludźmi, a przede wszystkim przed Maryną. No ale to ona mnie wtedy znienawidzi na dobre. Albo ujawni się ze swoją miłością. Ha, teraz rozumiem. No, nareszcie. Więc zgadzasz się pan kochać we mnie? No, jeżeli to mi pomoże w zdobyciu serca panny Marii. Dziękuję bardzo za takie kochanie. Nie, to znaczy ja tylko... Nic pan więcej nie mówi od tej pory. Kochasz się we mnie, chodzisz za mną jak cień, patrzysz we mnie jak w obraz, a co najważniejsze, nie patrzysz na mnie. Jak to nie patrzy na nią? Chciał się pan kochać we mnie i patrzeć na inne? No, dziękuję bardzo. No ale żeby tak w ogóle nie patrzeć. No dobrze, możesz patrzeć na nią, ale tylko wtedy, kiedy ona tego nie widzi. A mój drogi, masz zajęte wszystkie tańce? Nie, ani jednego. No to bardzo dobrze. Angażuję pana do pierwszego mazura, do pierwszego kadryla, do drugiego kotyliona. No to tak patrzysz na mnie, pan. Jak nas ukochanego, to wcale nie jesteś taki grzeczny. Znaczy, nie. Chodzi mi o panią, żeby to pani nie zaszkodziło i nie zwróciło zbytniej uwagi. A może ja właśnie tego chcę? Ale to może panią skompromitować. A może ja właśnie chcę się skompromitować? A, jeżeli to mi pomoże w zdobyciu serca panny Marii, to oczywiście. Uwaga, idzie Maryna. Całuj mocniej, powabniej, no! Dobrze, teraz idź. Tylko nie patrz na nią. Widzisz? Słucham cię, Maryniu. Miał niby wstąpić do jakiegoś klubu kawalerów, a ty patrz, kilku dni nie wytrzymał i przyjechał tutaj za mną. Za tobą? No, za kim? Przecież tu nie ma nikogo więcej ze znajomych. Moja droga, zapomniałaś o mnie. Ty i przypuszczasz, że on tu za tobą przyjechał? Nie musiałam przypuszczać. Sam mi o tym powiedział i zaproponował wszystkie tańce. Ale to ze mną chciał najpierw tańczyć kadryla i kotyliona. Moja droga, bo ja go o to poprosiłam, widząc, jak gdzieś tak mało tańczysz. Zbytek troskliwości, moja droga. Jesteś zazdrosna? Ja? Och. Ale wiesz co? Właściwie to wcale tobie się nie podobał. Więc ja myślałam, że ja mogę tak bez skrupułów. Kochaj go sobie, kochaj, ile ci się tylko podoba. Ojej, taka wybuchowa. Czy mogę panią prosić do kadryla? Przepraszam, przepraszam, ja byłem pierwszy. Dobrze pani. Moment. Już tak.
Władysławem. To może do Mazura. Także tańczę z panem Władysławem. To ja do drugiego kadryla. Ależ bardzo mi przykro, także tańczę z panem Władysławem. To może do Kotyliona? No niestety, też mam zajęte. I może także z tym panem Władysławem? Tak, oczywiście, zgadłam. A oto mój danser. Służę pani. Czy ja tu przyjechałem po to, żeby patrzeć, jak ona się bawi z tym łokotem? Tak, to wcale nie zabawne. A może to są takie sztuczki kobiece? Może ona to zrobiła naumyślnie, żeby wzbudzić w nas zazdrość? Wiesz co? To możliwe. Pójdę, przekonam się, ale jeżeli zatrwiła sobie ze mnie, jeżeli ten pan Władysław stanie mi na drodze, to ja Boga kocham! Zrobię z nim taką awanturę! Zrobi z nim awanturę i narazi się pani Jadwidze tak, że nie będzie chciała z nim w ogóle rozmawiać. Głupi. Ja zrobię inaczej. Skoro nie chce tańczyć ze mną kadryla, to zatańczy ze mną polkę. Nie wiem tylko, czy będę potrafił. Najpierw musiałbym z kimś spróbować. Tylko z kim? O, mój przyjacielu, umiesz ty tańczyć polkę? A dlaczego pan się pyta? No, może byśmy spróbowali. Mam sobie żarty stroi, a ja nie mam czasu. Przepraszam, panienko, czy panienka tańczy? Co za pytanie? No, ale polkę czy panienka tańczy? Wszystko, co pan chce. To może, no, może byśmy spróbowali. Słucham. No, byłaby panienka tak uprzejma? Ależ owszem, ja pacjentom wiem. Tu może nas ktoś zobaczyć. Może chodźmy tam, do ogrodu. O nie, mój panie, ja jestem uczciwa dziewczyna. Co pan sobie myśli? Ale ja nie... Nic złego sobie nie zobaczę. Ja sobie nic złego nie myślę, jak żonę kocham. Ja to panience wynagrodzę. 100, 200, 200 zł tam. Ile panienka zażąda? No to chodźmy. Ale pamiętaj pan, mam narzeczonego. Jak go zawołam, on tu przyleci. No, to zaczekaj. Jakżeż mnie pan bierze? No a jakże? Brawo mnie bierz! Chodźmy, bo jeszcze nas ktoś zobaczy. Och, ten sobie niski. To dzisiaj tego kadryla nie skończy. Umęczy na śmierć wszystkich tańczących i siebie. A jak Maria? Zauważyłem, że już kilka razy spojrzała na mnie. A raz nawet nasze spojrzenia się spotkały i się zarumieniła. Czyli moja recepta działa? Pani, nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy. Proszę państwa, teraz panie wybierają. Teraz damy wybierają. No idź pan, może pana poprosi. Jaka pani dobra, anioł prawdziwy. Mów pan głośniej, całuj czulej, proszę. Jaka pani dobra, anioł prawdziwy. To pan? Tak, poznałaś mnie pani nareszcie. No niestety. Dość tych żartów, nie pozwolę bezkarnie bezczyścić mojego nazwiska. Pańskiego nazwiska? Spójrz pan na listę gości. Nazywam się Ochotnicka. To nic nie znaczy. Zawsze pani jesteś moją żoną, a jako mąż mam prawo. Masz prawo? A to dokument napisany własnoręcznie przez pana. Znam go prawie na pamięć. Ja niżej podpisany zostawiam pani Jadwice Ochotnickiej, niegdyś żonie mojej, wolność i niezależność i zrzekam się do niej wszelkich praw małżeńskich. I nie chcę mnie znać. Podpisano Jan Wielomowic. Jadwiniu, oddaj mi ten skrypt. Nigdy, nigdy. To jest broń przeciwko panu. Jak to? Chciałbyś zrobić użytek z tej bezużytecznej bazgraniny, którą napisałem chwili rozdrażnienia? Ładna mi chwila, nie zdrażenie. Miesiąc cały! Popełniłem głupstwo! Głupstwo? Nazwij to jak chcesz. Błędem, grzechem, zbrodnią nawet. Ale teraz już wiem, jestem pewien, że cię kocham. Tylko z tobą mogę być szczęśliwy. I te wszystkie wady, które mi zarzucałeś, to co? To głupstwa, drobnostki, o których nawet nie warto mówić. Teraz będę zupełnie inny.
rzucił? Na wszystko. Będę sypiał przy świetle elektrycznym. Będę jadał same sosy. Będę. I nie będziesz pan robił awantur o zapachu? Nie, kochana, tylko kochaj mnie tak jak dawniej. No, to w takim razie? Pogodzić, to nie znaczy, że ja muszę się na to zgadzać. Musisz pan odbyć pokutę. Powiedz, rozkazuj, co mam robić. Udawać jak do tej pory, że się nie znamy. I czekać cierpliwie. A potem? A potem to zobaczymy. Jadwiniu, pozwól chociaż ucałować twoją śliczniutką rączkę. Ależ! Toż pan chcesz mnie skompromitować przed ludźmi? I mówisz pani, że ten sobie nigdy się pani nie oświadczył? Ależ zaręczam pani, że ani myśli o tym. No dałabym sobie szyję obciąć, że on tu za wami przyjechał. Ja z nim porozmawiam i zrobię to delikatnie, bo ja mam sprawę. Ależ pani Pelagio, do czego to by było podobne? Już nie mogę. Jeszcze chwilę, już całkiem dobrze idzie pani do mnie. Wójcio, niech zaraz biegnie przebrać się i zaraz formalnie oświadczyć.
Tak, tak, ty poklepnij Sobieniewski? Sobieniewski? Dobrze, że jestem, bracie. Zaburzenia ogromne, rewolucja. Doktora! Rewolucja, ale duchowa. Serce podnosi bunt przeciwko głowie i występuje do walki z moimi zasadami, przekonaniami. I zaczyna wątpić, czy droga, którą obraliśmy, była dobra. Czyśmy życia nie zmarnowali, mój kochany. I czy takie życie, które my prowadzimy, można nazwać życiem? I czy takie życie daje szczęście? Ja nie rozumiem. Ja po prostu zaczynam poważnie rozpatrywać możliwość małżeństwa. Ja wiem, wstydzę się tego, ale tak myślę. A ja tu nie widzę powodu do wstydu. No chcę ci serdecznie podziękować za te słowa. Podniosłeś mego ducha. Ach, te kobiety. Co się znowu stało? Wyobraźcie sobie, panowie, że dzisiaj rano spotkałem się koziu Tełka z panią Jadwigą i zacząłem jej robić wyrzuty na temat nietaktownego wczorajszego spotkania się z tym panem Władysławem. I wiecie, co mi powiedziała? No? Że takie uwagi to może mieć tylko mąż albo narzeczony. W rezultacie miała zupełną rację. No ale czy wiecie, do czego to zmierza? No? Też to jest jawna przymówka, żebym się oświadczył. I cóż pan na to? A skoro nie ma innego wyjścia, jestem gotów popełnić to głupstwo. Lecę po kwiaty, oświadczę się i za godzinę jestem narzeczonym. Jem jest małżonek. Arogant. Jemu się zdaje, że jak tylko zechce, to Jadwiga się zgodzi. No ja też pójdę. Mam jeszcze jedną ważną sprawę do załatwienia. Czekam tu na panią z bijącym sercem. Tak, zaciekawiasz mnie pan. Tak wiele mam z panią do pomówienia. Tak, słucham. Otóż wiesz pani, jak wielkim byłem przeciwnikiem małżeństwa? No oczywiście, że tak. Otóż dowiedz się pani, że nim już nie jestem. A cóż tak pana zmieniło? Uważam małżeństwo za konieczność, za obowiązek każdego uczciwego człowieka. Ach, naprawdę? Zmieniła mnie kobieta, którą czczę, kocham, wielbię, pod której anielskim spojrzeniem wszystkie moje uprzedzenia do małżeństwa rozwierzchły się. Znikły jak poranna rosa w promieniach słońca. Cóż za piękne porównanie. No a klub? Klub kawalerów? Ach, wie pani, jeśli chodzi o szczęście całego życia, podobne drobnostki nie mogą stanowić przeszkody. Małżeństwo z tą kobietą uważam za największe szczęście na ziemi. Kobieta? A ja znam tą kobietę? Znasz, pani. Jestem pewien, że wystarczy twoje jedno słowo, a ona nie zawahała się. Możesz pan na mnie liczyć, ale muszę panu powiedzieć, że i we mnie nastąpiła pewna zmiana. Będę pańską orędowniczką. Przyjdź pan za godzinę na salę, to dokończymy tą rozmowę. A tymczasem do widzenia. Pani ręka w mój los i moje szczęście. Do widzenia. Ach, dobrze, że pana widzę. Chce mi pani coś może powiedzieć? Coś o pannie Marii? O pannie Marii. Jeszcze się nią dosyć nacieszysz. Całuj. No naprawdę! Czy nie uważasz, mamo, że ta Jadwiga się nieznośnie śmieje? Ręka lewa, nie, dlaczego? Ależ okropnie, aż w uszach się widruje. Naprawdę, było świetnie, cudownie. Ja też jestem wesoła, ale żeby tak bez ustanku chichotać, to nieprzyzwoite. I na dodatek chodzi z tym panem Władysławem po całej Krynicy. Ciągle jakieś szepty i śmiechy. To naprawdę wstyd dla osoby dobrze wychowanej tak afiszować się ze swoim zakochaniem. Uczpię. A czy mama prędko wróci? Niedługo! Dzień dobry. Mareniu! Słucham? Widzę, że mnie unikasz. Ja? Kiedy? No, dzień.
coś przy źródełku? Nie chciałam ci przeszkadzać. No, ale w czym? Nie byłaś przecież sama. No, ale był tylko Władysław. No więc? Ale moja droga, w trójkę przyjemnie się spędza czas. Ale wiesz, jaki ten Władysław zrobił się wesoły, rozmowny, ach. Być może, ale jeżeli wolno zrobić ci uwagę, moja droga. Tak, słucham. To jest bardzo nieładnie tak chodzić sam na sam. Wszystkich to razi. Razi? Że chodzę ze swoim narzeczonym? Co? On jest twoim narzeczonym? No, właściwie to ja sama nie wiem, jak to wyszło. On był taki smutny, ja go zaczęłam pocieszać i postanowiliśmy jak najszybciej się pobrać. Co? Już za pół godziny, najpóźniej wyjeżdżamy, ale to jest sekret, kochani. To znaczy, że ty sobie go wykradasz, bo tak? Ja? To on mnie wykrada. A to właściwie to razem się wykradamy. Tylko moja droga, to jest sekret, tobie jedynej mówię. Nie wydaj nas. A cóż, głowa cię boli, że płaczesz, czy co? Nie płaczę. Tak, głowa mnie boli. Aha, wiesz co, mam na to radę. Przyłóż sobie kompres zimnej wody na czoło. Na pewno pomoże. Ale wiesz co, daj mi na... Do widzenia, buzi. Kochana moja, kochaj nas, myśl o nas, jak my o tobie, pa! Napiszemy po ślubie! O, panna Maria! Przepraszam panią, czy jest pani Jadwiga u siebie? Nie ma jej. A, nie wróciła jeszcze? I nie wróci wcale. No jak to? Bo wyjechała. Pani Jadwiga wyjechała? Gdzie? Kiedy? Bo przed chwilą właśnie poszła, bo czeka na nią jej narzeczony i oboje jadą. Jaki narzeczony? No Władysław! Władysław Topolnicki? Przed chwilą się przyznała, że się kochają i że uciekają. Niegodziwa, to dlatego udawała, że mi przebacza. Jeszcze zdążę. Zatrzymam niegodziwę. A ją, jego, zabiję. Może pan zdąży. Władysławie! Władysławie! Maryniu! Pani mi wołała? Nie pojechałeś? Nigdy, chyba tylko z tobą. A Jadwiga? Jestem tu! Chciałam ci powiedzieć, moja droga, że nieładnie być taką niegodziwą w stosunku do swojej przyjaciółko. Ty, wstrętna hipokrytko. Jadwiniu, powiedz mi, co to wszystko znaczy? No co to znaczy? Musieliśmy użyć podstępu, żeby wydobyć z siebie tą tajemnicę, z którą skrywałaś głęboko w sercu? Wiesz, Jadwiniu, ja nigdy nie przypuszczałam, że ja tak kocham. No Maryniu, właśnie. Więc pójdziesz za Władysława? Mamo, nie wydaj, tylko Błogosław. Dziękuję. Idzie, idzie, wchodzi! Sobibiecki idzie się oświadczyć! Pani niech tutaj siada! Ale nie teraz, nie teraz! Siada, na radę! Ta pompacja może się jeszcze raz nie zdarzyć! Wódź się do świętego Józefa! Witam pana. Proszę, niech pan siada. Otóż łaskawa pani, orientuje się pani zapewne, jakie intencje mnie tu sprowadzają. Tak, wspominała mi pani Dziedziulińska. I cóż pani na to? Znając pana od lat tylu i życzliwość wobec nas, wierzę, że szczery afekt zmusił pana do tego kroku. Wielka, gorąca miłość, łaskawa pani! Przyznam się panu, wahałam się, namyślałam, ale skoro Marynia sobie tego życzy... A więc zezwalasz pani na to małżeństwo? A cóż mam robić? Niech się dzieje wola nieba! Pani! No, nareszcie! Jaka jestem szczęśliwa! W jednym dniu tyle radości! O mnie również przed chwilą oświadczył się pan Władysław. Oto i mój narzeczony od 10 minut. Teraz my obie z mateczką jesteśmy narzeczone, a Władysław i ja będziemy wujcia nazywać tatką, naszym najdroższym tatką. No, ściśle.
Wszystkich pragnę oświadczyć się o rękę pani Jadwigi. Przepraszam, przepraszam, my tu mamy pierwszeństwo. No jak to? Jak to? Pani Jadwigo, pan Nieśmiałowski przez moje usta przemawia i wyznaje pani wielką miłość oraz prosi o pani rękę. No spóźniliście się, panowie. Ktoś inny ma prawo do mojej ręki. Nie jestem wdową, jestem mężatką. Co? A oto on. Jarmolicz! No jak to ty? Taki zawzięty nieprzyjaciel małżeństwa? Nie, no jak babcię kocham teraz, to już wszyscy będziemy musieli się pożenić. A wszystko to przez panią! Brawo, brawo! Więcej takich, a kluby kawalerskie w pół rozbite!